Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na program W Cztery Oczy. Dziś naszym gościem jest podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam wszystkich widzów. Panie rzeczniku, zaczniemy myślę od bardzo ważnego tematu. Rok szkolny już się zaczął, ale o tym jeszcze porozmawiamy, ale za nami wakacje. Dwa miesiące laby dla uczniów, ale to takie dwa miesiące intensywnej pracy dla policjantów z województwa lubuskiego. No z pewnością dla nas to był bardzo trudny czas, dlatego że były to inne wakacje niż wszystkie. Jednak każdy chcąc wychodzić z tej rzeczywistości po-covidowej sprawił, że te wakacje były naprawdę chyba maksymalnie wykorzystane pod kątem wypoczynku. Mam to na uwadze przede wszystkim różnego rodzaju podróże, czy na nadmorskie kurorty, czy w góry, czy też tutaj gdzieś w głąb kraju. To było naprawdę bardzo widoczne. Ten ruch na polskich drogach, na kąpieliskach był bardzo widoczny, a co za tym idzie, było bardzo dużo pracy. Jeśli chodzi o porównanie, to jeśli chodzi o ruch drogowy, jesteśmy z siebie tutaj bardzo zadowoleni, ponieważ co prawda wypadki krystalizowały się na podobnym poziomie, natomiast biorąc pod uwagę dużo bardziej zwiększony ruch niż przed rokiem, gdzie jednak te ograniczenia były dużo, dużo wyższe, sprawił, że mieliśmy dużo pracy, ale jednak stały te wypadki i bezpieczeństwo w ruchu drogowym na podobnym poziomie. Łącznie odnotowaliśmy 13 wypadków ze skutkiem śmiertelnym, tyle samo co w poprzednim roku. Najbardziej przerażające jest to, że wciąż zmorą są pijani kierowcy. Ponad 500 pijanych kierowców zatrzymaliśmy w te wakacje. Dużym problemem jednak dla nas było bezpieczeństwo nad lubuskimi akwenami, które nie bez kozery nazywane są drugimi Mazurami. Wciąż nie możemy być przekonujący dla tych osób, którzy chcą spędzać ten wolny czas, chłodząc się nad wodą. Jednak wygoda bierze górę, czyli wybieranie tych dzikich kąpielisk, które być może są bliżej domu i miejsc zamieszkania, powodując oczywiście mniejsze uciążenia logistyczne, ale jednak znowu generujące dużo większe problemy. Mam to na uwadze przede wszystkim utonięcia. Jeżeli przed rokiem utonęło 6 osób w całe wakacje, a w tym roku aż 13, to rzeczywiście ta liczba budzi grozę i nie mamy tu sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o strzeżenie tych plaż, ponieważ byliśmy właściwie tam, gdzie być powinniśmy, wspólnie z woprowcami, wspólnie z ratownikami, z innymi służbami, które nas bardzo często wspierały w tych momentach, ale jednak odpowiedzialność po drugiej stronie zawsze musi być. Musimy mieć sojusznika, czyli partnera odpowiedzialności, który zdaje sobie sprawę z zagrożeń, a nie łączy wypoczynek nad wodą z alkoholem, bo to jest absolutnie niedopuszczalne. Później rodzą się tragedie, takie jak w tym roku. Jeśli chodzi o ten ruch drogowy, to jakie są najczęstsze przyczyny, które popełniają właśnie kierowcy? One, szanowni państwo, pozostają bez zmian. Ja nie chcę tutaj mówić o, bo to jest taki wytarty już trochę slogan, który się osłuchał już do tego stopnia, że przestaje być skuteczny, czyli niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Ja już widziałem nawet memy z tego rodzaju hasłami. No ale wszyscy musimy sobie uzmysłowić, że prędkość nadmierna przede wszystkim generuje tragedię na drogach. Więc musimy tu wszyscy sobie wyciągnąć wnioski i przede wszystkim ściągnąć nogę z gazu. Ja mam nadzieję, graniczącą z przekonaniem, że te przepisy, które niebawem wejdą już w życie, są teraz na etapie legislacyjnym, prawdopodobnie jeszcze pod koniec roku wejdą w życie, czyli zwiększenie i to bardzo mocno kar finansowych, jeśli chodzi o wykroczenia, które popełniane są na drodze, sprawią, że rzeczywiście na drogach będzie bezpiecznie. Nie możemy sobie pozwolić naprawdę na jakieś zaniechanie, czy ze strony kierowców, czy ze strony policjantów. 3000 osób, szanowni państwo, ginie na polskich drogach, na naszych około 70-80, oczywiście w zależności od roku. To naprawdę, to są ludzkie tragedie, z którymi każdy się musi mierzyć, także te rodziny tych ofiar. To są tragedie, których po prostu za wszelką cenę musimy uniknąć i kiedy policjanci nie będą w tym względzie restrykcyjni, na drodze po prostu będzie działo się źle. Ważne jest to, że pilnowaliście bezpieczeństwa z wody, z lądu, a całkiem od niedawna też z powietrza przy użyciu specjalistycznego drona, który jest na wyposażeniu lubuskiej policji. Tak, o ile on był dla nas charakterystyczny w wykorzystaniu dla służb przede wszystkim kryminalnych, poszukiwawczych, to było zrozumiałe i nie budziło żadnych wątpliwości. I przede wszystkim nie sprawiało, że społeczeństwo było w jakiś sposób zaskoczone, ponieważ no, sprowadzanie śmigłowca, który też latał nad lubuskim niebem w kontekście poszukiwań osób zaginionych, duża lesistość, dużo grzybiarzy, dużo osób, które w tym czasie, także jesiennym, odwiedzało lasy i później nie mogło znaleźć drogi do domu z uwagi na zagubienie orientacji, starszy już trochę wiek. Więc te śmigłowce i tak do nas z Warszawy czy z Wrocławia leciały, ale oczywiście tutaj zasada ekonomiki, ale też przede wszystkim logistyki, z którą policja jest coraz
bardziej za pan brat, powoduje, że możemy wykorzystywać drony. I właśnie te drony wykorzystywane są w ruchu drogowym. Z nieba widzimy dużo szerszą perspektywę, więc policjant oczywiście ma też większe możliwości, żeby w porę zareagować, zadysponować już później patrole, które docierają do tych bardziej krewkich kierowców. Za nami wakacje, ale rozpoczął się nowy rok szkolny. Jak lubuska policja jest przygotowana? No bo tak w zasadzie jesteśmy dopiero, mamy kilka dni po rozpoczęciu nowego roku szkolnego. 1 września dla nas to jest dzień symboliczny, dlatego że na pewno w większej liczbie niż zwykle policjanci są widoczni przy szkołach, przy przedszkolach, drogach dojezdowych do tych właśnie placówek. Natomiast musimy pamiętać, że policjanci są także w późniejszych tygodniach. My musimy wiedzieć, żeby najmłodsi mieli przekonanie, że mogą na nas liczyć w takich momentach. Z reguły jest tak, że rodzice biorą urlop w tym konkretnym dniu, a później dzieci już muszą same docierać do placówek szkolnych. Musimy mieć tutaj na uwadze tego rodzaju sytuacje i zagwarantować im bezpieczną drogę do szkoły, więc ten czas dla nas jest na pewno bardziej wytężony i w najbliższych kilku tygodniach tę bezpieczną drogę do szkoły będziemy zapewniać. Póki ta sytuacja się nie unormuje i młodzi nie będą dawać rękojmi bezpiecznego dotarcia do celu. Te patrole policji były zauważalne przy placówkach oświatowych, chociażby właśnie 1 września, kiedy rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny, ale teraz przed nami też taki okres jesienno-zimowy, szybciej zapada zmrok, to też będzie problemem nie tylko dla kierowców, ale też dla pieszych, którzy powinni zwracać szczególną uwagę na zmotoryzowanych. Kilkunastu pieszych ginie rocznie na lubuskich drogach. My musimy sobie uzmysłowić i dotrzeć do tego standardu, który już jest w innych krajach Unii Europejskiej, że elementy odblaskowe to nie jest jakieś widowisko, to nie jest element mody, który ma stanowić o tym, czy będziemy dobrze postrzegani przez rówieśników, czy przez inną część społeczeństwa. To jest po prostu inwestycja w nasze bezpieczeństwo. Tuż nawet nie chodzi o tereny pozamiejskie, bo kiedy zawsze się mówi w terenie pozabudowanym, od zmierzchu do świtu. Ja bym jednak już do tego większej wagi nie przywiązywał, dlatego że nawet dzisiaj w ciągu dnia, przy takim dużym natężeniu ruchu drogowego, przy pośpiechu, który wciąż panuje, ten element odblaskowy jest konieczny tak naprawdę, także w mieście. Pamiętajmy o tym, aby wyposażyć najmłodszych, ale też dorosłe osoby w takie elementy. Ja widzę, że ten standard też już się nie tylko naradza, ale już on jest bardzo mocno cementowany. Widzę bardzo często biegaczy, rowerzystów, którzy coraz częściej na rowerach, na rękawach wyposażają się w elementy odblaskowe. To cieszy, że ten standard ma zapewnić bezpieczeństwo, się pojawia także w lubuskim. Cieszę się, że po prostu społeczeństwo dojrzewa do tego, żeby zdać sobie sprawę, że nie ma nic bardziej cenniejszego niż nasze zdrowie, życie, czyli jednym słowem bezpieczeństwo. Czy podobnie jak w latach ubiegłych będziecie prowadzili też takie działania prewencyjne, żeby właśnie uzmysłowić tym nie tylko młodym, ale też i starszym mieszkańcom województwa lubuskiego, że te odblaski są, tak jak pan mówi, bardzo ważne? Nie rezygnujemy z tego. Oczywiście teraz to odgrywa szczególną rolę, ponieważ jest okres jesienny, szybko zapadający zmrok, mgły, opady deszczu powodują, że piesi absolutnie w wielu sytuacjach są bezbronni, nie mają szansy, ale też kierowcy nie mają odpowiedniej szansy na reakcję, bo my zawsze interpretujemy to jako społeczeństwo zupełnie inaczej niż litera prawa, czyli jeżeli ktoś już został potrącony, to znaczy, że jest winę kierowcy. Nie zawsze tak jest. Kierowca też musi mieć szansę na odpowiednią reakcję. Pamiętajmy o tym, żeby zmotoryzowani mieli szansę. A żeby tak się stało, to pieszy, motorowerzysta, motocyklista musi być widoczny na drodze, dlatego te elementy odblaskowe są absolutnie niezbędne. Prowadzicie też nabór do służby w policji. Jak to właśnie wygląda? Ilu policjantów potrzebnych jest w województwie lubuskim? Bo wy też jesteście taką służbą, która coraz bardziej jest profesjonalna. Dążymy do tego i też społeczeństwo to dostrzega. Ja myślę, że w ostatnich kilku latach, powiedziałbym wprost, bardzo mocno zainwestowaliśmy w tę promocję zawodu policjanta. My przede wszystkim chcemy też pokazać, jak ta służba wygląda na etapie takim interdyscyplinarnym, wielowątkowym, ponieważ cytując klasyka, można powiedzieć, że otwieramy oczy niedowiarką, ale przede wszystkim chcemy dotrzeć do tych osób, które posiadają takie cechy i predyspozycje, żeby zostać policjantem i w przyszłości rzeczywiście takie osoby pozostają dobrymi policjantami, ale nie mają odpowiedniej wiedzy i informacji dotyczących tego, że akurat po ich wykształceniu, po ich cechach osobowościowych, predyspozycyjnych mogliby w policji skutecznie służyć. Dlatego, że na przykład kto może sobie zadać pytanie po wykształceniu biologicznym,
biologiczno-chemicznym. Ano, można z dużą skutecznością pełnić taką służbę chociażby w laboratorium kryminalistycznym. My, robiąc te klipy, które są coraz bardziej skuteczne, chcemy pokazać jak najwięcej pracy policjantów, ponieważ ona bardzo często w mediach pokazywana jest w krzywym zwierciadle. Wydział kryminalny, ruchu drogowego i koniec. Nie, tak nie jest, szanowni państwo. Naprawdę można zostać pilotem, można służyć w policji konnej, być przewodnikiem SAT robiącego, oficerem prasowym, skutecznie wykonywać służbę dochodzeniowo-śledczą i rozwiązywać różnego rodzaju zagadki. Można zabezpieczać ślady, można być policyjnym antyterrorystą, dzielnicowym, służyć w policji prewencyjnej, można być policyjnym profilaktykiem. Więc naprawdę to jest bardzo szeroki zakres naszych zadań i właśnie chodzi nam o to, żeby te społeczeństwo, które wcześniej nie miało takiej wiedzy, żeby ta wiedza do nich dotarła i żeby mieli pełne przekonanie, że także dla nich jest dla nas wśród policjantów miejsce. A proces rekrutacyjny oczywiście musi zostać przebrnięty. Te testy można zaliczyć dużo wcześniej, przygotowując się do nich. Policyjni eksperci wychodzą tutaj naprzeciw wszystkim tym, którzy mogli mieć różnego rodzaju obawy, czy dotrzeć do ostatecznego egzaminu policyjnego. Wcześniej mogą być do niego doskonale przygotowani, więc wychodzimy naprzeciw, ale oczywiście też nie pudrujemy rzeczywistości. Tu absolutnie nie ma mowy o jakiejś kosmetyce, która miałaby sprawić, że ta rzeczywistość policyjna była przedstawiana w inny sposób. Oczywiście to jest ciężka służba, wymaga wielu wyrzeczeń. Odporności psychicznej, dyspozycyjności, akceptacji także rodziny w kontekście absencji takich policjantów, czy też policjantów, którzy już do nas dotrą, ale sprawiająca też ostatecznie bardzo dużo satysfakcji. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby w ogóle myśleć o tym, żeby zostać policjantem? No przede wszystkim trzeba być odpornym na stres, trzeba być dyspozycyjnym, trzeba wiedzieć, że nie zawsze ta służba kończy się po 8 godzinach, że nie w każdy weekend będziemy mogli iść na mecz żużlowy, czy do Gorzowa, czy do Zielonej Góry, w ujęciu oczywiście województwa lubuskiego, ale w tym czasie będziemy musieli zabezpieczać mecz. Oczywiście to jest kwestia rotacyjna, nie mam mowy o tym, aby każdy weekend był zajęty, ale liczyć się trzeba na pewno z wieloma wyzwaniami. Także z tymi, żeby być gotowym na poświęcenie zdrowia, nawet życia w najcięższych sytuacjach. To są oczywiście sytuacje ekstremalne, wyjątkowe, ale trzeba mieć to na uwadze. Natomiast wciąż jednak ten mundur przyciąga, a ja chcę, żeby to był policyjny mundur, żeby słuchacze mieli o tym przekonanie. Naprawdę dzisiaj bardzo dużo tych filmów promocyjnych. Chcemy pokazać policję taką, jaka jest. Absolutnie tu nie może być mowy o jakiejś przypadkowości, że przychodzą do nas osoby, a później są zawiedzione. Tak też się czasami zdarza. Ale my na początku musimy grać w otwarte karty i z otwartą przyłbicą powiedzieć, z czym taki kandydat, taki adept musi się liczyć. Jeszcze raz powtarzam, ciężka, wymagająca misja, ale w rezultacie dająca dużo satysfakcji na samym końcu. Dużo satysfakcji i też odpowiednio wynagrodzona, bo wynagrodzenie też jest atrakcyjne. W ostatnich latach została ta transza dwuetapowo podniesiona w sposób bardzo wysoki. Ostatecznie doszliśmy do takiego etapu, póki co oczywiście, bo wciąż ta ustawa modernizacyjna będzie kontynuowana. Mówimy o tym, że osoba do 26 roku życia, czyli taka, która nie musi tutaj wnosić odpowiedniego podatku, może liczyć po kursie podstawowym na wypłatę w wysokości 4000 zł. To już każdy we własny sposób może to zinterpretować. Myślę, że jeśli chodzi o początek drogi zawodowej, są to apanaże zupełnie przyzwoite. Jeśli chodzi o takie wykonanie pierwszych kroków, jeśli chcemy zostać policjantem, to gdzie powinniśmy się zgłosić, czy powinniśmy wcześniej przejść jakieś szkolenie, jak to wygląda? Nie, absolutnie. To jest dzisiaj właściwie już kwestią intuicyjną. Kiedyś wiązało się to z wypełnieniem odpowiedniej dokumentacji, przywiezieniem dokument wojewódzki, bo tutaj Wydział Kadr i Szkolenia przyjmował te dokumenty. Dzisiaj można to zrobić właściwie w każdej jednostce policji w województwie lubuskim. Poza tym można to zrobić także za pośrednictwem internetu, wysłać do zespołu KAT. Mnóstwo takich informacji, szanowni państwo, na stronie lubuskiej policji w zakładce dobór, więc tam jest naprawdę kilka takich zakładek. Można tam się dowiedzieć wszystkiego, od ogółu do szczegółu. Naprawdę warto przynajmniej zapoznać się z tą dokumentacją i przede wszystkim przebrnąć przez ten opór i w wielu momentach różnego rodzaju taką niechęć, która jest zbudowana. Wiadomo, że to są pewnego rodzaju obawy też, co będzie, jeśli nie znam tego egzaminu. Dziś my chcemy, aby nikt absolutnie takich obaw nie miał. Przynajmniej chcemy, żeby spróbował. Jeżeli jest przekonanym, albo przynajmniej ma taką nutkę nadziei, że może się to zakończyć sukcesem, warto, aby z tego skorzystać. Nie ma tutaj mowy o tym, żeby jeżeli ktoś już wejdzie w
policyjne buty czy też mundur, musi zostać do samego końca. Jeśli się komuś nie spodoba, oczywiście można z tego zrezygnować, choć chciałbym tutaj podkreślić, że coraz mniej jest takich osób, które z tego rezygnują. Namawiamy gorąco do tego, przynajmniej żeby spróbować i sprawdzić się w tych warunkach już bojowych, czy możemy być dobrymi policjantami. To naprawdę nie jest umowa do końca życia. Jeśli ktoś stwierdzi, że jednak nie jest mi to pisane, to oczywiście może zrobić krok w tył. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby przynajmniej spróbować. Atutem chyba też tutaj jest takim dodatkowym to, że policja ma coraz taki nowocześniejszy sprzęt i właśnie na tym sprzęcie nowoczesnym też ci policjanci przyszli, potencjalni policjanci będą mogli pracować. Wielokrotnie jest to wykorzystywane także w archiwum X, czyli mówimy tutaj o wracaniu do tych najbardziej brutalnych przestępstw, takich jak zabójstwa, jak pobicie ze skutkiem śmiertelnym, gdzie wykorzystywane są właśnie nowoczesne metody laboratoryjne, komputerowe. I to też ma przełożenie na pracę dzisiaj normalnego policjanta, standaryzacja wszystkich jednostek policji. Dzisiaj wiemy, że po tych wszystkich inwestycjach, które było poczynione w kilkunastu ostatnich latach, sprawiły, że ta policja jest zupełnie już na innym poziomie. Budynki, sprzęt komputerowy, także w kontekście już nie tylko służby komfortowej policjanta, ale tych osób, które są przez policję obsługiwane. To już jest zupełnie inny standard. Nie mamy się czego wstydzić. Nowoczesny sprzęt, którym dysponuje policja, stawia nas naprawdę w czołówce krajów europejskich. Podinspektor Marcin Maludy, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Wszystkich jeszcze raz zachęcam do tego, aby zasilić szeregi lubuskiej policji. Kamil Lewera, dziękuję bardzo i do zobaczenia.